czeską ligę. Polecam, mamy ją na naszych antenach. Tymczasem szansa i gol, ależ to się wszystko szybko zaczyna. 1-0 prowadzą Niemcy od czwartej minuty. No, błyskawicznie Timo Werner daje prowadzenie drużynie gości, ale no, przy całym szacunku dla klasy Niemców mam wrażenie, że tutaj zawodników na co dzień grających w Niemczech, konkretnie w Hercie Berlin, i teraz właśnie Darida, podanie w pole karne. Czy będzie wyrównanie? Nie. W ostatniej chwili zdążył ze skuteczną interwencją. Zdaje się Lars Stindl. To on w polu karnym zatrzymywał Jana Kopica. To jest czas na spokojne treningi w klubie, w Bayernie. Dojście do pełni formy, złapanie rytmu meczowego, a reprezentacja powinna sobie poradzić, przynajmniej na razie, bez Neuera, choć nie mam wątpliwości, że kiedy Neuer wróci do... Ładne teraz odegranie, ruszają gospodarze, jest trochę miejsca na oddanie strzału. No i poradził sobie Ter Stegen z tym uderzeniem Bożila. No teraz to znów jest taka niemiecka maszyna, bezwzględnie zmierzająca od zwycięstwa do zwycięstwa. Stindl zablokowany. No a później można było tylko wznieść ręce. W zasadzie takiej kontry do nich. Mają pretensje do piłkarzy. Tymczasem błąd Ter Stegena. O, mógł to wykorzystać. Wykonanie tego stałego fragmentu gry Darida. Darida kapitalnie, Gebreselassie. No cóż to było? Co teraz wymyślił Teodor Gebreselassie? On chyba sam. Jest taki skrócony raport z tych pierwszych trzech kwadransów. Kalas i Miller po żółtej kartce. Tymczasem szansa dla Czechów. Rykoszet, ależ było blisko, aby Sołczek pokonał Ter Stegena. Tym razem błysnął refleksem. O, zmietli z boiska, rozbili w pył drużyny Arsenalu. Tymczasem Darida! Ależ gol! 1-1 Darida! Kapitalna bramka! No doigrali się Niemcy! Który to już raz Czesi mogą bezkarnie uderzać z tego miejsca? Mówiłem o tym kilkukrotnie, że... A zwłaszcza ci dwaj ostatni świetnie grający głową. No i właśnie tak to jest rozegrane! Hummels, ależ kapitalnie! No i znów Niemcy, a więc jednak... Coś jest w tej starej futbolowej prawdzie, że na końcu i tak wygrywają Niemcy.